Este Pawy Dziad, katolicki, co ucieka od ludzi. Tak w Warszawie świnie się zachowują. Po prostu człowiek biegnie do autobusu, a dziad odjeżdża. Nie stąd, tylko stamtąd, z pętli, to tym gorzej. I takie jest społeczeństwo moherowych. I były dwie Żydóweczki w Teatrze, nie w Teatrze, tylko w Pałacu Kultury Stalina i Lenina i one mówią, co jest do zobaczenia. Ja mówię, nic. Dziady katolickie. I one mówią, co jest do zobaczenia. Ja mówię, Maryja. Ona mówi, to pray to Mary. Pray to Mary. No i te Żydówki mówią, o, to okropne. Ja mówię, taka Polska. Są to wszystko dziady katolickie. Modlą się pod figurą. Diabła mają za sk- No i te Żydówki, ja mówię, słuchajcie. 31 floor. I one tak się podnieciły, od razu El Mercedes spisały, proszę Pani, El Mercedes. Będą oglądały. No i 31 floor of the Palace of Culture. 31 floor of the Palace of Culture. Mhm. I to był ten dziad, co jeździ 507. I kto mu dał jeździć autobusem 507? Chudy dziad jeszcze się oglądał tutaj. Się oglądał. Ludzie nie mają wstydu, że wiesz, że potem jeszcze ktoś go zaatakuje, bo tak. Ludziom nie podobają się tacy, którzy pracują niczym żebracy, bo tak, pieniądze dostaje, z pracy nie wywiązuje się swej, no tak jak ja, ciepłą posadkę ma. To tak samo jak w tej informacji turystycznej w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Proszę Państwa, siedzi babka i wydzwania na koszt państwa, bo ma telefon. No to jeszcze te stare telefony 022. Dzwoni. I mówi tak. O, czy mogłabyś mnie zastąpić? Nie mogłabym cię zastąpić. Czy mogłabyś mnie zastąpić? Nie mogłabym cię zastąpić. Czy mogłabyś mnie zastąpić? Nie mogłabym cię zastąpić. No i ma pieniądze od państwa, ciepłą posadkę, no w tej informacji turystycznej i dziadówce źle. No to przepraszam bardzo, ludzie wcale nie mają pracy. Ludzie chcą mieć pracę. I taki jest system w Warszawie. Jak ktoś tego nie wie, ja myślę, że najwyższy czas, żeby się dowiedział. Dlatego Bóg dopuścił linię Mysią do tego, żeby ona się wykazała. No i teraz dwie Żydówki w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Jedna to chciała ze mną jechać, ja mówię nie. Wy macie jechać na 31 piętro Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Ale one pytały się, co w Warszawie, co tu Ja mówię nic w Warszawie, linia Mysia. Linia Mysia. I mówię Mary, you have to pray to Mary. I te dwie Żydówki, ale piękne, no jedna taka ala Danka Wiśniewska z Anglo, Ameryki, Białystok, druga młodsza. No ale piękne te dziewczyny, takie bardzo pozytywne. I one są już na 31 piętrze, bo ja je wysłałam na 31 piętro. Proszę Państwa, póki co z Anglo, Ameryki, Białystok, bo ja tutaj zapraszam do Anglo, Ameryki, Białystok. Z Anglo, Ameryki, Białystok przyjeżdżają siostry, one tu są. No, są zaraz, jadą z powrotem do Anglo, Ameryki, Białystok. I się cieszą, że mogą ten czas, który raportują, podają do statystyk, raportują ten czas, że mogą głosić Ewangelię. Tutaj, gdy jest linia Mysia, Moherowi, Warszawa. No, i co Państwo na ten temat, jak ten 507, numer, któryś raz numer podany, chude takie, chude dziadzidło, ale śpiewali w radiu FM. Jesteś chudy, nieszczęśliwy kierowca autobusu 507.
7 warszaw. Ale tak to jest. Jedna babka to mi opowiadała, że była zima, to ją za nogę ciągnął. Ja mówię, wie pani co, to jeszcze bardzo dobrze, że była zima, bo jeszcze panią po śniegu ciągnął, turlał, nie? Ona mówi, przecież mógłby doprowadzić do śmierci, żeby, ja wiem, żeby się nie zorientował, bo ludzie się nie mogą zorientować też. Także proszę państwa, zaraz podejdziemy i jakieś czasopismo weźmiemy, coś nowego ze strażnic. 507, to nie ma problemu, 507 jeździ jeden za drugim, ale ja widzę, jak oni olewają, jak dziady olewają, no bo wiecie państwo, są to systemy ziewające, leniwe, kaszlące, pochrumkujące. No i te dwie Żydówki na 31 piętrze. Ja mówię, słuchajcie, była linia PO, była linia żydowska, a teraz jest linia katolicka. No, była linia żydowska, a teraz jest linia Mysia i po prostu, wiesz, no trudno. Pray to Mary. You have to pray to Mary. No, dziady się oglądają katolickie. Piękne dziewczyny. Warszawa.